Witam Was bardzo serdecznie w pierwszej części naszego poradnika do modyfikacji Forestry. Dokładnie to add-ona do moda Buildcraft, który dodaje nam takie rzeczy jak automatyczne farmy, silniki na biogaz i różne inne sprawy związane z konkretnie rzecz biorąc, różnego rodzaju roślinami i późniejszym ich wykorzystaniem lub przetwarzaniem w naszym industrialowym państwie lub po prostu w naszej pięknym świecie, który sobie stworzymy za pomocą innych modyfikacji, takich na przykład jak Industrialcraft, ponieważ należy wspomnieć na samym początku również, że Forestry nie tylko jako add-on do Buildcrafta jest z nim kompatybilny, ale również i z innymi modami, właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, między innymi z Industrialcraftem. Warto też jeszcze wiedzieć, że to nie jest do końca pierwszy odcinek tej serii, ponieważ ta seria docelowo była przeznaczona dla Forestry w wersji 1.4.6 i była nagrana rok temu. Jednak przez ten rok nastąpiły znaczące zmiany w tej modyfikacji. Przede wszystkim jeżeli chodzi o farmy i też chyba nie orientuję się w tym momencie, bo mnie to jeszcze nie interesowało, ale zapewne w pewnym sensie też coś zostało raczej może nie tyle zmodyfikowane, co po prostu dodane do aspektów założeń związanych z pszczołami. Bo również ten mod dodaje nam pszczoły. No i teraz tak, mówię, że to jest niezupełnie pierwszy odcinek, bo generalnie ten faktyczny był rok temu i no niestety dużo rzeczy się właśnie pozmieniało i doszedłem do wniosku, jako że teraz nagrywam Let's Play'a i będę w nim budował taką na nowej wersji Forestry farmę drzew, czy tam w tym przypadku też również, jak to się nazywa, zboża, że warto by było jednak zaktualizować poradnik i dodać informacje związane z tym, co się zmieniło. No dobra, więc zacznijmy. Jak teraz wygląda sprawa z farmami? Kiedyś mieliśmy coś takiego jak logger, jak znaczy jedną maszynkę, która nam sadziła wszystko, a druga później zbierała. Dodatkowo trzeba było dostarczać różne specyficzne materiały, które umożliwiały wzrost czy to drzew, czy tam innych roślin. Natomiast w tym momencie powstał tak zwany farm block, coś w rodzaju, jeżeli ktokolwiek grał lub oglądał mój poradnik do Railcrafta, coś w rodzaju wielkiego pieca hutniczego. Czyli po prostu mamy konkretnie blok jakiś tam, ale gdy połączymy, ułożymy z niego jakąś konstrukcję, sześcian, prostopadłościan, to on zamienia się w coś bardziej zaawansowanego. I tak też jest w tym momencie. Farma jest konstrukcją o co najmniej wymiarach, niech no sobie przypomnę, co najmniej o wymiarach 4 na 4 kratki. Tak? 4 na 4? Nie, 3 na 4. Czyli podstawa jest kwadratem o boku 3 kratki, natomiast jest 4 kratki wysokości. I to jest podstawowa farma. Z czego w ogóle to budujemy w tym momencie? W tym momencie, w ogóle tutaj już noc zaczęła zapadać, jeżeli wpiszemy sobie w ney słówko farm, to pojawią nam się, jeszcze sobie przefiltruję, żeby był sam Forestry. Ok. Tak? Czy nie? Coś za bardzo przedobrzyłem? Nie, to nie jest mod. Items mod BC Forestry. No. Dobra, pomijając ten fakt. Jest! Forestry for Minecraft. Ok. No i teraz tak, jeżeli wpiszemy w wyszukiwarce farm, to pojawiają nam się takie różne bloki. Stone bricks, mossy stone bricks, no i wszystkie mają w nazwie farm block.
Właśnie do zbudowania tej farmy potrzebujemy tej całej konstrukcji 3 na 4 co najmniej. Potrzebujemy takich oto bloków z takim charakterystycznym, jak niby wstążka czarna na nich. No i teraz tak, jeśli na przykład sobie wybierzemy, że chcemy zbudować ją ze stone bricków, to w aktualnej wersji Forestry nie robi nam to żadnej różnicy, z jakiego tworzywa to powstanie farma. Być może, jeżeli oglądacie ten odcinek za pół roku albo kiedyś tam później, no to twórca moda już, załóżmy, doszedł do wniosku, że akurat stone bricksy będą wpływać na to, że szybciej coś będzie rosło, że coś innego będzie lepiej, gorzej. W tym momencie nie ma to znaczenia. Każdy blok działa tak samo. Buduje nam taką samą farmę. Ważna rzecz i jednocześnie rada ode mnie jest taka, że jeżeli wybierzemy farm blok stone brick, to później pamiętajmy o tym, że to były stone bricki i gdy będziemy budować platformę, bo od tej pory trzeba budować platformy, które będą wyznaczać teren pod naszą farmę, to jeżeli wybierzemy farm block stone bricks, to musimy tą platformę zbudować z stone bricków. To znaczy musimy. Niekoniecznie musimy, bo sprawdzałem, że to no nie musi być konkretnie ta wersja, ale też spotkałem się przy testach, że raz nie tak nie zadziałało jak trzeba. Że inne tworzywo budowało farmę, inne było platformą i nie działało. Innym znowu razem to jakoś tam mniej więcej było ok. Trochę zauważyłem, że też jest sporo bugów, więc musicie być cierpliwi, aż zostanie wydana jakaś stabilna wreszcie wersja porządna tego wszystkiego. No dobra. Czyli jak już mamy farm bloki, jak już mamy na przykład stone bricksowe, no najtańsze, bo kamienia jest zawsze dużo, to tutaj mamy przykład pierwszej takiej konfiguracji. To jest raz, no, 3 na 3, czyli standardowa, i raz, dwa, trzy, tutaj schowana jest czwarty poziom, bo czwarty poziom jest również poziomem tej platformy, która jak widać jest właśnie ze stone bricksów. Taka właśnie oto konstrukcja. Natomiast te tutaj takie dziwne bloki, co się trafiają co jakiś czas, to są dodatkowe klocki, tak to może to też nazwać, no bo to w gruncie rzeczy Minecraft to są takie klocki Lego, które umożliwiają nam tak jakby komunikację z tą farmą, dostarczenie jej najważniejszych itemów. I tak, teraz mamy takie coś jak farm hatch, farm gearbox, farm valve i farm control. Co do farm control, w tym momencie jeszcze chyba nie ma za bardzo zastosowania. Aczkolwiek farm valve pozwala nam dostarczać wodę. Czyli farm valve mam w tym miejscu. O, tu jest, tak wygląda farm valve. Po prostu niszczymy jeden klocek z tej konstrukcji, na jego miejsce umieszczamy farm valve. Dostarczamy później za pomocą, załóżmy, buildcrafta i pompy wodę do naszego tutaj, naszej farmy. Tutaj zresztą interfejs wygląda w ten sposób, ale do niego jeszcze później wrócimy, bo jest ważny, ale to za chwilę. Dodatkowo mamy co? Farm valve, farm hatch. Farm hatch jest natomiast dla itemów, dlatego tutaj mam dwa. Chwilowo akurat w tej farmie nic nie wyprowadzam z niej, ani nic do niej nie wprowadzam, ale już tutaj na przykład mam taki mały system. Jak widać z tej skrzyni są drewno, jest drewno i zboże, natomiast tutaj mamy diamentową rurę, która zakłada nam pętelkę, czyli jednym form haczem wypompowujemy itemy, natomiast jak wiadomo, może wam jeszcze nie wiadomo, jak po raz pierwszy macie styczność z Forestry, tak jak wspominałem wcześniej, są potrzebne konkretne surowce, tak samo dla zboża potrzebne jest podłoże dirtowe, dlatego musimy dostarczać dirt. No i po prostu, cóż, no, podczas zbierania zboża również ten dirt tutaj, również dirt zostaje zbierany i zastępowany nowym blokiem. Więc po prostu zrobiłem taką pętlę. Wyprowadzam wszystkie itemy, czyli to między innymi te, które mi są potrzebne do skrzyni, ale też wyprowadzam stąd dirt, którego w tym momencie tutaj nie widać, no ale on się tutaj pojawi, jak dojrzeje zboże. I po prostu ten dirt jest skierowany z powrotem do maszyny, bo on będzie potrzebny tutaj do zastępowania bloków. Czyli takie kółeczko. To jest dość proste i
przydatne. Wcześniej trzeba było dostarczać glift, natomiast teraz, tak jakby teoretycznie rzecz biorąc, farma jest no, na długi czas samowystarczalna, gdy już ją ustawimy. Dobra. I ostatni jest farm Gearbox, czyli najważniejszy item. Tych pozostałych dwóch, czyli Hedge i Valve, może nie być w ogóle w naszej konstrukcji, bo możemy równie dobrze w tym slocie umieścić wiaderko z wodą albo Water Seal'e. Natomiast Gearbox, który tutaj jest zasłonięty przez te dwa silniki Stirlinga, jest najważniejszym blokiem, ponieważ on zapewnia nam zasilanie. Do niego należy podłączyć silniki z Buildcrafta albo Forestry. O silnikach z Forestry będzie mowa w następnych odcinkach, znaczy się po prostu w tych starych, bo za dużo się nie zmieniło, więc są aktualne. No dobra, czyli to jest tytułem wstępu, jeżeli chodzi o bloki, z których jest zbudowana farma. Natomiast teraz przejdźmy jeszcze, zanim otworzę interfejs, do samej konfiguracji. Ta jest tutaj, którą w tym momencie widzimy, jest najmniejszą konfiguracją. W ogóle tutaj coś się lubi czasem ogólnie wieszać i bugować, dlatego polecam wam, że jeżeli zauważycie, że coś nie jest ścinane, albo są jakieś problemy, to po prostu zrestartujcie save'a albo włączcie silniki, ponieważ Forestry w tym momencie widzę, że jest jakieś zbugowane dość mocno. Naprawdę jest zbugowane i kilkakrotnie się z tym spotkałem, że coś tutaj nie do końca było tak, jak powinno. Tutaj te drzewa też od jakiegoś czasu przestały być ścinane, chociaż powinny być. Zboże też powinno być zebrane. Ale to jest po prostu wina Forestry w tym momencie, bo tak jak mówię, przetestowałem to, że po uruchomieniu ponownym save'a zaczyna wszystko działać. No dobra. Ale przejdźmy może najpierw do teorii po prostu, a już ta praktyka, no to tam jak poprawią, to będzie poprawione. Czyli mamy różne konfiguracje. Wszystkie znajdziecie w linkach, które są pod filmem, w opisie do tego filmu. W ogóle polecam wam na te wszystkie linki, które tam będą wejść. Co prawda są po angielsku opisy, ale najważniejsze będą głównie obrazki. No i teraz jak mamy konfigurację farm. To jest ta najmniejsza z rdzeniem, nazwijmy to rdzeniem, że nasza farma jest rdzeniem, to co jest na środku, ten blok. 3x3x4. I ona nam zapewnia farmę o wymiarach 11x11. No, tutaj już mniej więcej widać, jak to wygląda. To jest takie wcięcie, o, tutaj trzy bloki, tutaj idą po ukosie, tutaj też powinny być trzy, jeśli byśmy mieli inną konfigurację. O, tutaj najlepiej widać. O, tak to wygląda, to jest najmniejsza farma. Te bloki tutaj, co stoją. Dobra. Mogą być też większe, 3x4x4. No, w każdym razie pooglądajcie to sobie na wiki, bo tam jest przedstawione ładnie rysunkami. Natomiast pod tymi rysunkami, też na wiki, jest kolejna sprawa, zatytułowana setup. Setup, czyli konfiguracja. I tam jest narysowane tak, czarny jest rdzeń, a czerwony poruszający się pasek to są możliwe konfiguracje platform. Ponieważ możemy, albo możemy platformę umieścić na wysokości pierwszego bloku, albo możemy, tu się w ogóle co, a skończył się ten, dlatego nie ścina, bo się skończył call. To jest ciekawe. Tylko tak, no Forestry, no super, tylko... call. Okej. Okay. Dobra. Więc wracając do sprawy, można albo ułożyć na samym dole, na równi z tym, można nawet tutaj wyciąć ten dirt, co jest w tym, i zrobić platformę tuż pod ze stone bricksów, tuż pod rdzeniem. Maksymalnie można go umieścić tutaj, tak jak jest w tym miejscu pokazane, czyli na wysokości ostatniego bloku. Nie można nad. Nie można nad. To jest jedyna konfiguracja, która jest niedozwolona. Można pod tym blokiem, pod rdzeniem, ale nie można umieścić platformy nad nią. Czyli to, co w tej chwili tutaj jest ta platforma jest umieszczona najwyżej. To znaczy nie, zaraz. No można jeszcze ją do góry raz podnieść. Po prostu stone bricksy by były na poziomie tutaj dirtu i tak dalej, co w tej chwili tutaj na tym poziomie. To jest najwyższa konfiguracja, ale to też jest ładna animacja na wiki, więc no, nie będę się nad tym rozwodził dalej. No okej, okay. Więc przejdźmy teraz, to by była konfiguracja farm, taka wstępna. Natomiast
nadszedł czas, żeby zaznajomić się z tym, jak wygląda w środku interfejs. Ja to może trochę zmniejszę, bo tu nie będzie widać, tylko gdzie to jest, gdzie to jest, nie tu. GUI size. Ja chcę. Jest. Auto, small, nie no to fast. Normal, ok. O. I teraz będzie trochę mniejsze, ale dzięki temu się wszystko zmieści, bo tutaj jakbyśmy rozwinęli, to by nam wyszło poza ekran. Ok, pierwsza zakładka to jest climate, czyli no ogólnie klimat. Mamy temperaturę określana słowem normal, czyli normalna. To jest jakiś tam współczynnik foresty 70%. Humidity to jest wilgotność. Też w miarę normalna, 80%. Czyli po prostu na tym terenie będzie potrzeba troszkę mniej wody, będą brać takie farmy. No i temperatura, no to też wpływa na to, że szybciej, więcej wody jest potrzeba albo mniej. To są takie protipy, jak ktoś umie angielski, sobie może czasem poczytać, jakieś wskazówki tam się będą pojawiać. Natomiast najważniejsze jest to, hydration required. Tutaj pokazywane jest właśnie, jak duże jest zapotrzebowanie na wodę. Głównymi czynnikami, które je zwiększają, jest właśnie temperatura, jest wilgotność, to jak dawno temu ostatni raz padał deszcz, no i tutaj mamy overall, czyli w sumie. No oczywiście na pustyni najtrudniej jest cokolwiek uprawiać, tam trzeba najwięcej fertilizera, a więc o tym zaraz powiemy, co to jest fertilizer. No z angielskiego to ogólnie jest, no jak to się nazywało, no nie kompost, no ale no dobra, no mam nadzieję, że rozumiecie mniej więcej o co chodzi. No czasem jak są roślinki, to trzeba im dostarczyć minerałów i tak dalej, no i to jest coś w tym stylu. To się ładnie nazywało jednym polskim wyrazem, ale bym wyleciał z głowy. Natomiast ostatnia zakładka to jest standard z Buildcrafta i Forestry i wszystkich innych addonów, czyli po prostu kto jest właścicielem, kto postawił ten blok. Nawóz, fertilizer, nawóz po prostu. Dobrze. Z tej strony mamy tank, tutaj możemy włożyć water bucket albo coś takiego. Tutaj wkładamy fertilizer, jest on w tym momencie nieopcjonalny, tak jak było w poprzednich wersjach Forestry, tylko jest niezbędny. Bez fertilizera nie zrobicie farmy. Musi być fertilizer. Tutaj w tym lewym slocie umieszczamy, jeżeli to jest tak, na przykład zboże potrzebuje dirt. Tutaj też was zachęcam, żebyście weszli na link z konfiguracją. I tam jest coś takiego jak Managed Farms i Manual Farms. I są takie dwie tabele. Pierwsza kolumna to jest circuit material. O circuitach powiemy później. W każdym razie są koperowe, tinowe, brązowe, żelazne i tak dalej. Soil, czyli to właśnie, co się znajduje w lewym slocie, czyli tak jakby to podłoże pod naszą farmę. No, każdy wymaga czegoś innego, na przykład farma zboża wymaga dirtu, ale już infernal farm, czyli tych kwiatków z neteru, czy tam grzybków z neteru, potrzebuje soil sand, czyli ten taki muł z neteru. I to trzeba będzie tutaj wszystko umieścić. Natomiast z prawej strony umieszczamy sadzonki. Sadzonki, ziarno lub inne rzeczy, grzybki i tak dalej. Na dole, w lewym slocie i prawym chyba też, jeszcze sprawdzę dokładnie. Tak, oba, lewy i prawy slot dolny, to są po prostu output, czyli wyjście, a więc tutaj są wszystkie itemy, które udało się zebrać. Nie wiem, drewno w tym przypadku i zboże tej farmy akurat. No i to jest głównie tyle. No tutaj musimy ten nasz, znowu zapomniałem, ha, kurde, nieważne, fertilizer umieszczać. Natomiast tutaj jest bardzo ważna rzecz, to jest konfiguracja farmy, bo w tej chwili farmy w Forestry to są tak zwane multifarmy. A więc stawiając taki jeden blok, możemy tutaj sobie uprawiać różne rzeczy jednocześnie, za pomocą jednej farmy. No i teraz tak, jak to rozszyfrować? Tutaj mamy północ,
południe, zachód, wschód. Ja mam oczywiście Race Minimap, więc jak się obrócę w tę stronę, to tam mam N, ale to też i w Minecrafcie, jak wciśniemy F3, to w tym momencie, to pamiętam, że było dodane, jest, z lewej strony jest X, Y, Z i F. F jest dwójka w nawiasie North, czyli północ po angielsku. No, czyli tak, na północy powinna być farma zboża i to się zgadza, a na południu powinna być farma drzewek i to się też zgadza. Dlaczego na zachodzie i wschodzie też są drzewka, skoro tutaj są puste sloty? Odpowiedź jest prosta, ponieważ standardowo każda farma, jeżeli slot jest pusty, to standardowo na chwilę obecną, tak jest, może to zmienią, może to naprawią, bo według mnie to jest głupota, ale na chwilę obecną jest tak, że standardowo wszędzie są drzewa. Gdyby tutaj nie było na środku tego circuit boarda, o których później sobie powiemy, to po prostu w tych wszystkich tych by była taka sadzonka narysowana we wszystkich tych slotach. Tak więc standardowo w pustym slocie, pusty slot oznacza, że będzie farma drzew. I tak to niestety w tym momencie działa, ale sądzę, że to naprawią i zmienią, bo to jest w tej chwili bzdura. Okej, znowu nie ścinają drzew, coś zawiesiło się znowu. Dobra, nieważne. Okej. To jest tyle, jeśli chodzi o interfejs. Natomiast teraz przejdźmy do już, bo wspomniałem troszeczkę, o Managed Farm i Manual Farms. Manage, czyli sobie nazwijmy po polsku, żeby tak lepiej nam się kojarzyło, po prostu automatyczne. No to powinno być zarządzane, jakby tak tłumaczyć dosłownie, ale to powiedzmy sobie automatyczne, bo na tym to będzie polegało. Znaczy tak w pełni automatyczne, o może nawet tak, bo manual farms, chociaż nazwa by wskazywała, że to są manualne, ręczne, to tak naprawdę manual farms są po prostu półautomatyczne, czyli managed farms są całkowicie automatyczne, a manual farms są półautomatyczne. No i teraz tak, w tym przypadku mamy managed farm, czyli naszą pełni automatyczną farmę. Czym one się różnią? W pełni automatyczna farma, jeśli tutaj umieścimy ją, jej dirt i inne rzeczy, a tutaj nasiona i tak dalej, wsadzimy fertilizer, dostarczymy wodę i podłączymy zasilanie, to ona nam zrobi wszystko resztę za nas. Jeżeli jest platforma, to po prostu postawi bloki, postawi sadzonki, potem będzie rosło, będzie zbierać i tak w kółko. Natomiast farma manualna, którą mamy tam, gdzie to jest tutaj, natomiast farma manualna, która dalej nie chce z nami współpracować, tak jak widzę w tym momencie, albo też nie ma po prostu tego, nie ma koła, kule. Ok. Natomiast farma, tak jak tutaj ją widzimy, Boże, spadłem, farma manualna, czyli półautomatyczna, tak sobie to tłumaczmy, półautomatyczna różni się tym, że musimy po zbudowaniu platformy należy samodzielnie ustawić potrzebne materiały, czyli w tym przypadku będą to piasek i dirt, samodzielnie ustawić i samodzielnie zasadzić pierwsze kaktusy i pierwsze sadzonki. Czyli tak jakby, żeby to zaczęło działać, to musimy troszkę więcej w to włożyć pracy. Natomiast później automatycznie są wszystkie rzeczy zbierane i z powrotem sadzone. Także tak naprawdę, tak jak mówiłem, to jest farma półautomatyczna, czyli żeby przygotować ją do pracy, to po prostu musimy trochę włożyć w to więcej energii i zachodu, natomiast później już ona jest w pełni automatyczna. Nie wiem, czy tutaj widać, bo akurat w przypadku drzew też są bugi, ponieważ nie zawsze można położyć sadzonkę, jak są liście wszędzie. Akurat tutaj można.
I ja też właśnie tak wam teraz mówię, że to jest całkowicie automatyczne, ale cały czas mam wątpliwości co do tego. Niby i Direwolf tak powiedział, i tak czytałem na Wiki, że tak niby jest, że tylko różnią się tym, że trzeba postawić to wszystko i to potem już jest zbierane i sadzone normalnie. Jednak teraz widzę z doświadczenia dłuższego, że czasem coś tutaj się najprawdopodobniej baguje. I dlatego nie działa to do końca tak jak trzeba. Zresztą, tak jak widać, tutaj powinny być zebrane wszystkie kaktusy, a jak póki co jest tylko środek. Znaczy, akurat tylko środek, dlatego że tak skonfigurowaliśmy. To też jest zbagowane, ponieważ teoretycznie to drzewo z brzegu nie powinno być zebrane, tylko powinno być zebrane na środku. No, ale bugi, jak widać, nas trzymają, bo tak jakby tutaj nie patrzeć. No to po prostu konfiguracja była taka, że na wprost, czyli na północy mamy kaktusy, a na południu mamy rubber plantation, czyli z Indastrzecrafta rubber tree. No i teraz wyglądałoby na to, że po bokach tak jakby nikt nie obchodzi maszyny, co jest. Czyli jakbyśmy na przykład teraz tutaj tak zrobili, to powinno zostać za chwilę zebrane. No, tak jak mówię, sprawa jest cały czas zbagowana dość mocno, tak jak widzę, testując to wszystko i trochę mi się to nie podoba, ale z założenia ma to tak działać. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o farmy automatyczne i farmy manualne. Teraz przejdźmy do tego, jak je już faktycznie skonfigurować, czyli circuit boards i soldering iron. Jak widać się znowu zbagowało. Trudno się mówi. Trzeba to wyłączyć w takim układzie. I włączyć jeszcze raz. Dobra. Co to jest? Mam to już w inwentory. Tak wyglądają circuit board. I teraz tak. Mamy kilka ich typów. Mamy basic, enhanced, refined i Intricate. Circuit, czyli układ scalony, tak jakby. No to tak się kojarzy z Industrial Craftem, kojarzy się w ogóle z taką techniką, z elektroniką. No i dokładnie tak to wygląda. Ponieważ tak, Basic Circuit Board umożliwia, daje nam jeden slot, czyli możemy zrobić jedną farmę z jednej strony. Enhanced Circuit Board daje nam dwa sloty, czyli możemy zrobić farmę dwie farmy, tak? Znaczy dwie różne rzeczy w tej jednej farmie możemy uprawiać. Refined Circuit daje nam trzy sloty, czyli możemy skonfigurować trzy różne farmy. Natomiast Intricate daje nam cztery sloty, a więc możemy sobie skonfigurować cztery farmy. Jak widać, został już jeden zebrany, zaraz będzie pewnie zebrany drugi, no ale to się ciągle wiesza. Ok. Tam już widać, się znowu zawiesiło. Super. No, i teraz, żeby to skonfigurować, no bo jak sobie weźmiemy do ręki, Boże, jaki burdel. Na przykład weźmiemy sobie ten najbardziej zaawansowany z czterema slotami i klikniemy prawym przyciskiem, to się nic nie dzieje. Potrzebny nam jeszcze do szczęścia jest soldering iron, czyli maszynka, która nam to wszystko skonfiguruje. No i to działa podobnie jak w przypadku pszczół. Nie deszcz, deszczu nie będzie. Nie tym razem, nie na tej zmianie. Bierzemy go, przełączamy się, klikamy prawym przyciskiem. Gdzieś tam obok, żeby nie kliknąć żadnej maszyny. Przełączamy zakładkę na Manage Farms lub Manual Farms. W tamtej tabelce, co wam mówiłem, że jest w linku, część rzeczy można robić w Manage Farms uprawiać, a część tylko w Manual. Także to nie ma tak, że możemy sobie wybrać, że to chcemy tu albo tak. Nie, niektóre rzeczy można tylko manualnie, a inne tylko w pełni automatycznie. No i mam tutaj cztery sloty teraz. Trzeba to jakoś skonfigurować, prawda? Umieszczamy go w tym miejscu i teraz możemy rozpocząć konfigurację. On tutaj wypadł, bo się wyłączyłem z tego. Jak to wszystko skonfigurować? Do konfiguracji potrzebujemy właśnie Electron Tubes.
Electron tubes, mamy dużo typów, może być z tinowa, czyli z cyny, z miedziana, brązowa, żelazna, z blazów, z właśnie apatite, to chyba były te bloki, z których wypadał fertilizer, ze złota, z diamentów, z obsydianu, z lapisu i z raberów, jeżeli mamy zainstalowany IndustriaCraft. No to wtedy oczywiście możemy sobie tutaj robić plantacje drzewek, no, które tak działają jak nie chcą. Czyli jakby chciały, a nie mogły. No i teraz, załóżmy, że sobie wybieramy. Bierzemy tą tabelkę, patrzymy do niej. No i chcemy na przykład Manage Farms. No i sobie na przykład szukamy, że chcemy mieć drzewa, wheat, czyli zboże, netherwort i mushrooms. No to będziemy potrzebować apatite, bronze, copper, no i powiedzmy, że blazing, tak? Czyli tak. Copper, apatite, gdzie jesteś tutaj? Blazing i bronze. Ok. I teraz tak. Pierwszy slot jest północą, drugi jest południem, zachód, wschód. Czyli układamy. Chcemy na północy mieć koper, co to było? Koper to był drzewa. Potem chcemy mieć na południu apatite. Apatite to były grzyby. Potem chcemy mieć blazing, czyli netherwarty na zachodzie. I na wschodzie będą, co ostatnio zostało? Bronze electron. Bronze electron, czyli zwykłe zboże. No i teraz jak mamy nasz farm block, ojejku, pogubiłem, może, no to tam powiedzmy, że teraz będzie inna kolejność, chociaż nie, będzie dobra, taka sama, po kolei wkładałem. No i teraz tak, umieszczamy chipset, ale teraz, to dlaczego mam taki, chwila, moment, co tu się stało? Intricate po 4 sloty, a, bo nie przełączyłem zakładki. I to mają być, to ma być jaka farma? Managed, czyli zarządzana. Ok, czyli teraz. O, nawet się pojawiły, widzicie, nazwy. Po prostu nie przełączyłem zakładki z Electric Engine, o którym pogadałem w następnym odcinku. Więc tak, Arboretum, Shroom Farm, Infernal i Crop. No i teraz wkładam Intricate i proszę bardzo, mam wynikowy, czyli już skonfigurowany. Teraz załóżmy, że sobie postawię jakąś farmę, no nie wiem gdzie, no gdziekolwiek, powiedzmy, że tutaj na przykład sobie postawię. Więc sobie robię najpierw podstawę, bo będę robił ze stone bricków, a potem po prostu rdzeń. Czyli ustawiam to tak. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. I ciach, ciach, ciach. Jest 4, nie, jeszcze jedno pięterko. Ok. I zaraz powinien się pojawić taki pasek. Poczekamy chwilę. Jest ten pasek? Jest pasek. Ok, tutaj zniszczymy tą pochodnię, będzie przeszkadzać. No i teraz tak, tutaj ten slot, jak wam mówiłem, będą automatycznie wszędzie sadzonki, bo standardowo są drzewa. Teraz jeśli umieszczę w środku ten chip, czy tam circuit on się nazywał, to nam się pozmieniało, czyli na północy mamy drzewka, na południu mamy mushroomy, na zachodzie infernal, a na wschodzie zwykły wheat farm. No i teraz, jeżeli tutaj sobie zbudujemy tą platformę, no ona powinna być większa, prawda? Ja tutaj zrobię tak na szybkości małą, bo oczywiście, jeżeli zrobimy mniej, to po prostu będzie mniejsza jej powierzchnia. Już tutaj nie będę budował wszystkich tych, które powinienem, ale tutaj jeszcze dobudujemy, chociaż żeby było dwa.
Okej. I teraz tak, będzie nam potrzebny przede wszystkim silnik. Jakiś latający sobie zrobimy, czyli w tym momencie trzeba umieścić wspomniany wcześniej gearbox, bo będzie niezbędny. Gearbox, teraz tak, tutaj będzie w takim układzie jeden silnik, tutaj będzie w takim układzie drugi silnik. Ok, dobra, skonfigurowało się. No i gearbox jest w niezbędnym minimum. Teraz mogę zastanowić się nad zasilaniem. Tutaj jak zwykle nie działa. Znowu będę musiał zrestartować chłopaków. Ok. 3, 2, 1. Lecicie z powrotem. No i teraz tak. Co do czego? Teraz patrzymy znowu do naszej tabelki, która jest w linkach. No i patrzymy, co jest potrzebne, czyli soil. Będziemy potrzebować dirt, soil sand i mycelium. Mycelium poznacie w następnych odcinkach, jak zrobić. Tak samo jak w poprzedniej wersji, jeżeli ktoś już oglądał mój poprzedni ten. Poprzedni. Kurde. Tutorial. Ok, tak będzie. Czyli tak, trochę dirtu. Dirt. Mycelium. Nie no, nie jest to 11, panie. Spokojnie. Mycelium i co było ostatnie? Soul Sand, nasz piękny z Netheru. Soul Sand. Okej. Okay. I jeszcze od razu sobie dodamy czyli germlings, czyli nasze saplingi, seedsy, saplings. Sapling seed i będzie potrzebny nether wart i grzyby. Mushroom. Nether wart. Tylko nie wiem, tylko nie wiem, czy akurat Nether wart wyrośnie, ponieważ z tego co pamiętam, ogólnie zamysł był taki, że farmę Nether wartów robimy w Netherze. To jest taka moja uwaga, bo ten odcinek będzie usunięty, bo również jest nieaktualny, bo też się zmieniły wszystkie farmy. Więc farmę Nether wartów robimy na ogół w Netherze, aczkolwiek, ja wiem, może to zadziała, może się też coś zmieniło. No i umieszczamy teraz wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne. W tym slocie oczywiście dirt, mycelium, soulset. W prawym slocie nether wart, mushrooms, saplingi i seedy. Trochę tego dirtu może zabraknie. Teraz potrzebny nam będzie fertilizer. Fertilizer można zdobyć na dwa sposoby. Albo kopiąc specjalną orę, taka będzie niebieska, i z niej będzie wyskakiwał fertilizer. Albo jest druga opcja, a mianowicie druga opcja jest taka, że go wytworzymy samodzielnie. Tylko to nie jest w tej chwili takie proste. Kiedyś można było użyć fertilizer. Jest fertilizer. O Jezu. Chodź tu. No i fertilizer można wytworzyć albo właśnie z apatite, czyli to będzie wypadać z tych złóż. I mamy dwa sendy. I ten crafting będzie w późniejszych wersjach Forestry. Natomiast ten tutaj z Ashem, o którym kiedyś tam wam pierwotnie opowiadałem, jak robiłem rok temu to ten recipe niedługo zniknie, jego nie będzie. Natomiast tutaj jest taki alternatywny crafting z użyciem sandu, dirtu i salt pepper, czyli to jest sól. Zmacerowana sól, ja strzelam.
Czyli no, sól w Minecrafcie. No najwyraźniej gdzieś tam jest saltpeter. Albo to jest saltpeter w ogóle. Saltpeter ore wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy widzicie, taka mała ikonka podobna do zwykłego sandu. I pewnie trzeba by gdzieś tutaj w takich terenach to szukać. Albo gdzieś pod wodą. No nie wiem, jeżeli to ma być faktycznie sól albo coś takiego. No dobra, w każdym razie. Najlepiej w orach, ale ory są trudno dostępne na specyficznych biomach tylko. Można je znaleźć. Powiem wam nawet za chwilę, gdzie. Gdzie to jest? Ores. Okej. Apatite. Jest minerałem, który zazwyczaj występuje, jest używany jako właśnie ten nawóz. I jeżeli już się do niego dokopiecie, to będzie go w jednym miejscu bardzo dużo. To może być nawet tam no, kilkanaście bloków do wykopania, także to są duże złoża. A wysokość, na której możecie go znaleźć, to są powyżej 60. I po zniszczeniu takiego bloku wyrzuca on od 1 do 4 sztuk apatite, generalnie rzecz biorąc. Czyli powyżej 60. levela trzeba szukać, kopać gdzieś tam i może znajdziecie to złoże, które jest, jak mówię, niezbędne, no bo bez fertilizera nic nie zrobimy. Czyli fertilizer, tak? No, dlaczego go nie mam jeszcze? Fertilizer umieszczamy tutaj. Woda jeszcze będzie potrzebna, czyli water can nawet tutaj umieścimy. Ok. No i teraz mogę tutaj umieścić co? Zwykły coal. Kol, kule. Jest kol. Tu jeden. Tu drugi. No, odcinek jest długi, ale chciałem po prostu w nim omówić wszystkie już potrzebne aspekty. Jak widać, powoli zaczyna tutaj powstawać, zaczynają powstawać bloki. Tylko to się też lubi właśnie bagować. Nie wiem też, czy na za małej farmie to zadziała. Pewnie niestety nie. Dlatego powiększymy. Chociaż nie, zadziałałoby. Zresztą widać, że będzie działać. No i to teraz, jakbyśmy tak czekali, 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 to on tutaj będzie nam po tych wszystkich stronach robił tak jak trzeba. Czyli tak jak widzimy, na północy ma być farma drzew. Jest farma drzew. Samo się wszystko ustawia, bo to jest managed farms. Na południu będzie grzybków. Na wschodzie i zachodzie też coś będzie. No dobra, tutaj trochę może nawet za dużo dorobiłem tej platformy. Będzie się przez to dłużej robić wszystko. No ale dobra, nieważne, już jak zrobiłem, to niech będzie. Wróćmy jeszcze na chwilę tutaj do tej nieszczęsnej, co się znowu zawiesiła, wzięła. Nieszczęsna. Dobra, wyłączymy ją na chwilę. Oj, no to tak to jest. Nic nie przybyło w zasadzie. Okej, okay, włączmy z powrotem. Zaraz powinny być drzewa ścinane. Okej. Dobra. Trochę to topornie działa, no ale to już po raz enty powtórzę, że trochę jest niestety bugów i trzeba się do tego przyzwyczaić. No bo jak teraz znowu tutaj wróciłem, to niestety się zawiesiło. Oj, Boże. Forestry, dlaczego mi to robisz? No, bugów co nie miara. Być może, jeżeli macie zainstalowaną najnowszą wersję Beatcrafta i najnowszą wersję Forestry, to już to wszystko jest naprawione. Ale na tę chwilę obecną niestety są bugi i to czasem bardzo denerwujące, tak jak widać w tym momencie.
No dobra, bo ja się teraz tak już rozgadałem, już to pewnie trwa 40 minut. Generalnie omówiłem już wszystkie ważne aspekty. Jak widać po restarcie, platforma się odbugowała i drzewa są ścinane. Także tak jak mówię, to się wszystko zawiesza. Tutaj jak widać ten restart jeden nie pomógł. Dalej mu coś nie pasuje. Jak tam z wodą? Woda jest, no. Fertilizer jest, wszystko jest. Także no, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że nie zasnęliście, że obejrzeliście do końca i już od tej pory będziecie wiedzieć, jak robić nowe farmy w Forestry. Tutaj jest też ta ważna sprawa, że tak jak widać, no to się wszystko wiesza. Dobra. W takim układzie żegnam was bardzo serdecznie. W następnej części zobaczymy sobie silnik elektryczny, bo on też był niedawno dodany. O, jak widać, odlagowało się i już stawia nowe sadzonki. Był dodany. On współpracuje w pełni z Industriacraftem. Natomiast potem już będą stare odcinki tutoriala na playliście, zgodnie z tym, co kiedyś zrobiłem. Dobrze, dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.